Tomasz Misiak, zapraszam serdecznie na dzisiejszą rozmowę w naszym studiu. Robert Górski, radny klubu Zielona Razem. Dzień dobry. Dzień dobry. A tak sobie pomyślałem, że zaczniemy nie od roweru, bo chciałem o rowerze, o tym jeszcze porozmawiamy, ale będziemy dzisiaj mieli poprawiny Dnia Dziecka, takie w zasadzie formalnie, oficjalne i wszystko wskazuje na to, że będzie ładniej, przynajmniej na dworze, bo te, które organizowaliście Państwo między innymi jako klub pierwszego, wyszły średnio, chociażby ze względu na to, że pogoda była jaka była, ale na to niespecjalnie ktoś miał wpływ. Dzisiaj dzieciaki będą, myślę, czuły się całkiem nieźle. Ma ich być dużo. Słyszałem, że parada, nie wiem o której godzinie, ale która się rozpocznie, ma zgromadzić 1000 sztuk dzieci, więc deptak będzie żywy, nawet bardzo i głośny. No, myślę, że tak będzie. Faktycznie no, te wszystkie imprezy, które czy my organizowaliśmy, czy jakieś inne organizacje pozarządowe w naszym mieście, na pewno się udały, ale nie było takiej frekwencji, jakiej spodziewali się organizatorzy. No, aura jest bardzo ważna. Coś na ten temat wiem, bo właśnie jak organizuję masę krytyczną, to z koleżankami, kolegami ze Stowarzyszenia Roweru do Przodu, to kluczowa jest właśnie pogoda. Jeżeli pogoda jest, to przychodzą tłumy, a jeżeli pada deszcz, no to przychodzą tylko ci najbardziej wytrwali. Tak. No oczywiście, bo takich nie brakuje. Widać, są tacy rowerzyści, dla których pogoda jest absolutnie niestraszna. Pada deszcz, zakładają odpowiednie ciuchy przeciwdeszczowe, worki i jeżdżą. Mijałem wielu takich w ostatnich dniach na ulicach. No właśnie, a dzisiaj masa krytyczna późnym popołudniem. No może być niebezpiecznie, bo przez cały czas meteorolodzy mówią o ewentualnych burzach, tak? Taką mamy pogodę, jaką mamy, chyba że sprawdzaliście już Państwo. Nie, sprawdzaliśmy. Wszystko, powinno być okej. Wszystko powinno się wypadać do godziny 14-15, potem już nie ma przewidywanych opadów. A która to już masa krytyczna? No, która to już było, ciężko by to było policzyć. Taka wiosenna to jest na pewno 9, bo po drodze były jeszcze edycje różne, z różnych okazji. Była nocna, była zimowa, też w kilku wydaniach. Były takie masy organizowane z okazji niestety śmierci rowerzystów na zielonogórskich ulicach. Była powstańcza masa krytyczna. Także tych imprez już było na pewno tak 20-30, ale jeżeli chodzi o taką typowo wiosenną edycję, jest to 9 rok z rzędu. A zauważycie przyrost tych rowerzystów? Jest ludzi coraz więcej, którzy chętnie wybierają się na tego rodzaju imprezy, aby przejechać taką wielką kawalkadą rowerową. Dystans nie mały, ale to chyba nie dystans się liczy. Tak, no z roku na rok jest uczestników coraz więcej. 2 lata temu było 500 osób, w zeszłym roku doliczyliśmy się 600 uczestników. Rośnie i ilość, i jakość rowerzystów, bo rozmawiamy z właścicielami sklepów w Zielonej Górze. Oni twierdzą, że co roku obroty są coraz większe, że sprzedają coraz więcej rowerów i co też ważne, rowerzyści kupują też coraz lepszy sprzęt. To już nie jest tak, jak było to jeszcze 5-10 lat temu. Że dominował rower marketowy, tak? Tak, że dominowała jakaś chińszczyzna, która się tam rozlatywała po roku, dwóch lub nawet czasami szybciej. Także rowerzyści inwestują w sprzęt, inwestują w siebie i jeżdżą coraz więcej. Na pewno zresztą to widać po zielonogórskich ulicach, drogach rowerów i po okolicznych lasach, że rowerzystów jest coraz więcej. No są różni rowerzyści, tak? Są takie osoby jak ja, które z roweru korzystają na co dzień, czyli dojeżdżają do pracy, do szkoły, na zakupy rowerem i jeżdżą i zimą, i latem. Oczywiście zimą tych rowerzystów jest mniej. No, aczkolwiek no, to jest kwestia tak naprawdę ubioru, tak? No i jest też całkiem spora grupa takich rekreacyjnych typowo rowerzystów, którzy wyjeżdżają gdzieś po pracy, po południu, żeby przejechać się po mieście, po okolicznych lasach, miejscowościach. Też podczas weekendu mamy dużo takich rodzin rowerowych, tak? Że jadą rodzice, jadą dzieci, wszyscy razem gdzieś tam pokonują jakąś trasę. No jakoś to się wszystko rozkręca cały czas. Rozkręca. No i teoretycznie mamy infrastrukturę coraz lepszą. Mówię teoretycznie, bo to jeszcze dużo brakuje do tego, żeby ta infrastruktura była rewelacyjna. No ale jest coraz lepiej z roku na rok, jeśli chodzi o tą infrastrukturę w mieście. Ja powiem tak, jak zaczynaliśmy te 9-8 lat temu, to walczyliśmy, żeby w ogóle była ta infrastruktura tworzona. Tak. Bo jej praktycznie nie było, a to co było, to pozostało bardzo, bardzo wiele do życzenia. Od kilku lat walczymy już o jakość, a w tej chwili tak naprawdę już przekonujemy mieszkańców, żeby przesiedli się na te rowery, bo powstaje tych udogodnień dla rowerzystów coraz więcej. Już nie trzeba urzędników przekonywać, że to jest potrzebne. Kwestia jest czysto finansowa, jak zorganizować pieniądze na to, żeby to wybudować czy przebudować.
No powstają świetne trasy rowerowe typu ulica Zjednoczenia, ulica Badorego, trasa północna Zjednoczenia. Właśnie wszystkie nowe inwestycje drogowe albo te, które no, wiążą się z remontem jakiejś arterii w tej chwili no, są tak projektowane, żeby myśleć również o rowerzystach. I to no tak, plus mamy jeszcze jakby 36 milionów na budowę tras rowerowych, tylko tras rowerowych. To nie jest przy okazji remontów ulic, ale są dedykowane trasy, których budowa rozpocznie się w przyszłym roku, bo w tej chwili jest realizowany ten etap dokumentacji technicznej. To są trasy na północ od Zielonej Góry, tutaj od trasy północnej przez Chynów, Zawady do mostu w Cigacicach z odbiciem gdzieś po drodze na Krępę. Tutaj w zachodniej części miasta będzie budowana droga dla rowerów od ronda Jana Pawła II do Rybna i na południu od ulicy Wrocławskiej przez Racule Dżonków do Kiełpina, Ochli i Zalewu przy ulicy Botanicznej i druga taka duża trasa od Jędrzychowa przez Zatonie do Marzęcina. Ona tam po drodze krzyżuje czyli się. Pewnie jak za dwa lata się spotkamy, to będzie można powiedzieć, że rzeczywiście zrobiono jeszcze więcej i teraz no już tak, można teraz swobodnie wybrać się rekreacyjnie, weekendowo, niekoniecznie do pracy pewnie, chociaż kto wie. Bo znaczy, to też zależy kto gdzie mieszka. Jest duży jeszcze projekt robiony teraz było spotkanie w zeszłym tygodniu odnośnie ukończenia budowy Zielonej Strzały, tak, żeby Zieloną Strzałą od ulicy Sulechowskiej przez Dworcową Wojska Polskiego i te istniejące fragmenty przy Wiśniowej, przy Piwnej spiąć razem z Jędrzychowem i tymi trasami na południu Zielonej Góry. No to teraz trochę porozmawiamy o komunikacji, a właściwie nazewnictwie. Pan miał pomysł moim zdaniem bardzo dobry co do nazewnictwa rond w naszym mieście. Wydawałoby się bardzo naturalny, nieprzekombinowany. Mówiąc najogólniej, rondo przy Przylepie, niech się nazywa Przylep, rondo przy Chynowie, niech się nazywa Chynów, kolejne rondo, które gdzieś znajduje się w jakiejś innej części miasta, niech kojarzy się swoją nazwą z lokalizacją przede wszystkim, wszystkim łatwiej będzie umiejscowić i wydawałoby się, że nikt nie będzie miał pretensji co do tego, że takie nazwy mogą powstać, a okazuje się, że przy okazji nazywania rond, ulic i wszystkiego, co można nazwać w naszym mieście, dyskusja jest zawsze spora. No i potem dochodzi do tego, że radni najczęściej decydują się na rozwiązania nieco inne. Bardzo dobrze, jeżeli czci się osoby zasłużone dla miasta, dla Polski, dla świata, dla kraju, kogokolwiek. Wszystko świetnie, no tyle, że poza tym, że takie rondo potem ma taką nazwę, to mało który mieszkaniec miasta kojarzy, gdzie takie rondo się znajduje. Ludzie mają swoje nazwy, niekoniecznie związane z tym, jakie imię nosi dane rondo. No niestety my tutaj cały czas działamy doraźnie, od okazji do okazji. Nadajemy nazwę ulicom, nadajemy nazwę rondom. Nie ma strategii po prostu. Tak. Ja podobnie jak wielu użytkowników takiego forum urbanistycznego Skyscraper City, tam jest wątek zielonogórski, uważam, że nazwy rond tych głównych, przy głównych trasach powinny mieć charakter czysto komunikacyjny. I wreszcie powinniśmy niektóre nazwy zmienić, bo one i tak nie funkcjonują. Typowy zielonogórzanin zna nazwy może trzech albo czterech rond. Jest to rondo PCK, wiadomo. Przy PCK jest Carrefour, Castorama i McDonald's. I wszyscy. Poza tym wszyscy tłukli przez cały czas, że rondo jest fatalne, bo było fatalne przez długi czas, kolizyjne, więc to PCK wszystkim się wbiło w głowę. Każdy wie, które to rondo i na pewno tej nazwy się używa. Tak samo, każdy wie, gdzie jest rondo Jana Pawła II. No, już nie każdy wie, gdzie jest rondo Batorego i rondo Rady Europy, ale te nazwy jeszcze w miarę funkcjonują. Rondo Batorego, Stefana Batorego. Tak, jest przy ulicy Batorego. Jest przy ulicy Batorego? Myślałem, że tamto rondo ma nieco inną nazwę, bo jest kilka takich, które mijam. No właśnie, no to nawet podczas tej dyskusji wychodzi. Tak, i tych rond mamy w mieście około 20 i one w większości są ponazywane. Tylko, że mało kto wie, gdzie jest rondo Maćkowiaka, a praktycznie nikt nie wie, gdzie jest rondo Maćkowiaka. Gdzie jest rondo Anny Borchers. No właśnie. No i czy tak to dalej, jest tak właściwa dalej forma upamiętnienia tych osób zasłużonych dla naszego miasta? No, ja to uważam, sprowadza że się nie. To potem do tabliczki, tak? No na, właśnie, tak na świetnym sprawę. Przykładem było to rondo wjazdowe do Przylepu, tak? Ono przez wiele lat nie miało nazwy, był po drodze pomysł, żeby nazwać je rondem Grupy Żelazny na cześć grupy akrobacyjnej lotniczej. Ale się okazywało, że to rondo jest poza granicami miasta, było na terenie gminy Zielona Góra. No więc i tutaj miasto nie miało nic zagadania. No i pojawiła się koncepcja Młodzieżowej Rady Miasta i kilku jeszcze innych osób, żeby nazwać to rondo rondem Ireny Sendlerowej.
I ja uważam, że to rondo nie powinno być ani rondem Ireny Sendlerowej, ani rondem Grupy Żelazne, tylko powinno się po prostu nazywać rondo Przylep, bo jest przy wjeździe do byłej miejscowości gminy Zielona Góra Przylep. I wszyscy wiedzieliby, o co chodzi. Tak jest. I gdyby doszło do jakiegoś wypadku na tym rondzie, albo byłyby jakieś utrudnienia w ruchu, to jeżeli mieszkaniec słucha radia i uzyska informację, że proszę unikać ronda Przylep, bo tam coś się dzieje, są korki i jest nie za bardzo przejezdne, to wszyscy wiedzą automatycznie, gdzie to jest i jak uniknąć. A z rondem Ireny Sendlerowej będzie trudniej. A to właśnie pewno. Już trzeba wytłumaczyć, tak. Gdzie to rondo jest. I obok mamy, tak się składa, ulicę 22 Lipca. To jest główna ulica w Przylepie, przy której mnóstwo osób mieszka. Ona jest od początku do końca Przylepu. Tam jest mnóstwo firm. Ta nazwa ulicy funkcjonuje w reklamach, na fakturach, no, tak dalej, wszędzie. No i jest jeszcze ustawa taka dekomunizacyjna. I nie będziemy mieli na pewno ulicy 22 Lipca. No właśnie. I PiS tutaj się postarał, żeby tą nazwę ulicy zmienić i no chyba, że jeszcze zastosujemy fortel i będziemy tłumaczyć, że to jest jakby upamiętnienie daty zwycięstwa jednej z bitw toczonych przez Bolesława Chrobrego. Zawsze można sprawdzić to ma imieniny 22 lipca. No właśnie, no można kombinować, ale myślę, że władza tutaj centralna zmusi nas tutaj pewnie poprzez jakieś decyzje wojewody do zmiany nazwy tej ulicy. I myślę, że gdyby ta ulica... Że takie kombinacje były robione bardzo często, tak? Weźmy Zawadzkiego, któremu dodaliśmy Zośkę i nagle okazało się, że jest wszystko dobrze. Pewnie jak popatrzymy na kilka ulic związanych z armiami... No to tak, też ale wystarczyło... dodaliśmy Zośki i było trzeba i tak pozmieniać ludziom dowody osobiste, było trzeba wymienić pieczątki i tak dalej, więc okej, rozumiem, ale sprawa wygląda w ten sposób, że mamy rondo Ireny Sendlerowej, no i co z tego? Przy rondzie Ireny Sendlerowej nikt nie mieszka, nie ma żadnej firmy i ona sobie będzie, wspaniała kobieta zostanie upamiętniona tylko na tabliczce tak naprawdę. Gdybyśmy za zgodą mieszkańców ulicy 22 lipca zmienili tą nazwę właśnie na ulicę Ireny Sendlerowej, to Irena Sendlerowa widniałaby na wszystkich reklamach instytucji, firm znajdujących się na w tej ulicy. Na wszystkich tabliczkach wszyscy wiedzieli, tak, że wszyscy jakiś by wiedzieli. Czas jaka ta ulica. To byłoby właściwe upamiętnienie. A wie tak? Pan dokładnie, że 22 lipca ta ulica, kiedy koledzy z telewizji Zielona Góra robili tam sondę z mieszkańcami, niektórym w ogóle nie kojarzy się z komunistycznym 22 lipca i manifestem, tylko ludzie mówią 22 lipca, no taka letnia data, no całkiem sympatycznie, no, wszystko pięknie, 22 jest lato, jest słońce. Jest różnie. Młodzi ludzie mówili, a co mi to przeszkadza, niech sobie będzie, wszyscy wiedzą, że jest to ta lipcowa ulica, paru starszych wiekiem mieszkańców Przylepu, no wyrażało swój taki radykalny sprzeciw, że oni nie chcą mieszkać przy komunistycznej ulicy, no ale pewnie to nie są te osoby, które mają firmy, które mają pieczątki, które mają adresy i które będą się zmagać z tą biurokratyczną sprawą, bo ona będzie, no niestety. No jeśli no, dojdzie ja do zmiany... Ja też się zgadzam z tym chyba przeciwnikiem nazwy tej ulicy, bo ona ludziom z jakąś poszerzoną świadomością historyczną kojarzy się źle i w końcu trzeba zrobić z tym porządek, tak? No nie jest w naszym mieście jeszcze tak źle jak chociażby w Krośnie, gdzie jest ulica Armii Czerwonej cały czas. To jest, dla mnie to jest zdumiewające, no pewnie, że moment nie będzie. Że przez ponad 27 lat nikt tej nazwy ulicy nie zmienił. Ale będą wiele miast w Polsce ma. No ale tam są jeszcze różne inne w Krośnie oglądałem nazwy ulic. Marksa, reportaż Wojsk Ochrony Pogranicza. Gdzieś na Pomorzu miasteczko, w którym z powodzeniem funkcjonuje ulica Nowo i kilku jeszcze innych dziwnych działaczy Bieruta. Sprzed lat, nawet niższego szczebla powiedziałbym, niż Bierut. Natomiast funkcjonują i ludzie mówią, a mi tam dobrze z tym takim czy owakim. Nikt już nie pamięta, co zrobił, czego nie zrobił. Jest i nie chcemy tego zmieniać. No w tej chwili nie będzie takiej opcji. Tak? No tak, ale jak zmienimy te nazwy ulic, placów i tak dalej, to jeżeli ktoś będzie temu przeciwny, to będzie przeciwny przez miesiąc, dwa, a no, po roku od zmiany już nikt nie będzie o tym pamiętał, że tam była jakaś inna nazwa i wszyscy przyzwyczajają się do nowej nazwy. Ale wracając jakby do całej tej idei, tak, ja uważam tak, że rondo wjazdowe do Przylepu powinno się nazywać rondo Przylep, rondo Batorego powinniśmy przerobić na rondo Łężyca, rondo przy Sulechowskiej, gdzie jest rondem Rady Europy, powinno się nazywać rondo Chynów i tak podobnie na tych rondach wjazdowych do wszystkich byłych miejscowości gminy Zielona Góra i to ułatwiłoby znacznie komunikację i ale myślę, że będzie pan osamotniony, jeśli no, niestety, o, tak, chodzi o ten pomysł. Prezydent, ja miałem wrażenie, że popierał
tego rodzaju rozwiązanie. Zresztą podczas ostatniej sesji, kiedy wywiązała się dyskusja, powiedział, że nie ma nic absolutnie przeciwko Irenie Sandlerowej. Zresztą podobnie jak pan tak, w tym momencie. Tak, to by zostało odebrane. Wielu radnych miało obawę, pan, no, że... Wyborcza nawet tak zatytułowała swój artykuł. No, tak, sam wiadomo, że ta redaktor Łukasiewicz tam nienawidzi prezydenta Kubickiego. To nie ma znaczenia, no, ale tak to było. Taki tytuł zawsze można znajdzie było, okazję, żeby, można żeby mu dokopać. To tam ja nie jestem w ogóle zdziwiony poziomem Gazety Wyborczej, to żadnych wątpliwości nie mam co do tego, ale na jednej z poprzednich sesji uchwalaliśmy nazwę ronda na ulicy, na szosie Kisielińskiej, przy osiedlu Pomorskim, tam przy piekarni Mikulewicza, przy Intermarché, to jest w tej chwili rondo Orląt Lwowskich. Ja apelowałem, żeby radni opamiętali się, bo wprowadzamy tu już czysty chaos, tak? Mamy ulicę Lwowską, która jest oddalona jakieś 2-3 kilometry i mamy rondo Orląt Lwowskich, no nazwy pokrewne w pewnym sensie i uważam, że jeżeli już miało być rondo Orląt Lwowski, to gdyby takie rondo powstało przy szpitalu na Krzyżówce, na przykład Podgórnej, Lwowskiej czy nawet Wawrańskiego, czy z drugiej strony właśnie Wrocławski z Lwowską, jak najbardziej, to są nazwy pokrewne i wszyscy by kojarzyli, tak, że rondo Orląt Lwowskich jest w okolicach ulicy Lwowskiej i to jest logiczne, tak? No, a teraz mamy na Pomorskim i zrobił się miszmasz rzeczywiście, a jeśli ktoś chciał kogoś uczcić, można było pomyśleć o panu Zbigniewie Mikulewiczu, tak? Chociażby. Na przykład. Chociażby. Wydaje mi się też, że jeżeli powstanie ta komisja, o której mówi radny Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta, komisja do zrobienia porządku z nazwami ulic, placów i rond, to być może podejmiemy jakieś radykalne kroki i jeszcze tą sytuację odratujemy. Po prostu, podejrzewam, że będzie to kolejna komisja tak niemalże tak liczna jak komisja edukacji i będzie miała być bardzo może, ale jest szansa, że zrobimy z tym wszystkim porządek raz, a dobrze, tak? Czyli cały konflikt i wszystkie kontrowersje skupią się w jednym miejscu, w jednym czasie i mimo wszystko efekt będzie... No jeśli ułoży się jakąś strategię, to bardzo dobrze, bo pamięta pan pewnie, kiedy jeszcze wtedy radny Robert Dowhan mówił, że przy CRS-ie ulica powinna na przykład nazywać się Michaela Jacksona. No i takich pomysłów może być wiele. Wystarczy, że ktoś to podchwyci. No i potem mamy takie różne kwiatki dziwne w różnych miastach i nikt się specjalnie nie zastanawia. A propos ulicy, pamiętam jeszcze jedno osiedle, gdzie pomysł był taki, aby nazwać ulicę imieniem Aleksandry. Ktoś potem się doczytał, że córka inwestora na tym terenie, który tam... To była ulica ekologiczna chyba. Nie, tak, ostatecznie powstała ekologiczna ulica, że to jego córka i to takie będzie dla niego ukłon w jego stronę i absolutnie nie mogłoby tak być. W sumie jakby była tam ulica Aleksandry, Alicji, czy jakiejkolwiek innej kobiety. Wszystkim Olom byłoby miło. Wszystkim Olom byłoby miło. No, to skończymy na dzisiaj rozmowę. Pewnie jeszcze nieraz przyjdzie nam pogadać na ten temat i na wiele innych związanych z naszym miastem. Robert Górski, radny Klubu Zielona, razem był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.